Na Stadionie Śląskim rozpoczęły się badania dzieci pod kątem wad postawy i otyłości. W wybranych terminach zarówno szkoły podstawowe, jak i osoby prywatne mogą bezpłatnie skorzystać z porad fizjoterapeutów. Jeśli specjaliści wykryją jakieś nieprawidłowości, to skierują dzieci na dalsze badania. Karolina Komada. Pani Patrycja ma dwóch synów i choć od najmłodszych lat trenują sztuki walki, to i tak zauważa u nich wady postawy. Mimo że są sportowcami, to u starszego widzę na przykład, że się bardzo garbi. I to nie jest dobre. Jeśli chodzi o otyłość, to im to nie grozi. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2020 roku, nawet 60% uczniów szkół podstawowych ma wady postawy. Im szybciej zostaną wykryte, tym większa szansa na ich skorygowanie. Właśnie na tym nam głównie zależy, żeby jak najszybciej coś wykryć i pomóc tym dzieciom wyjść z tych wad postawy. No bo wiadomo, w dzisiejszych czasach te dzieci siedzą przed komputerem albo nad telefonami i widać, że te dzieci potrzebują dużo ruchu. Badania postawy i indeksu masy ciała, które prowadzone są na Stadionie Śląskim, trwają zaledwie kilka minut. Tutaj stopy na szerokość mojej dłoni, tak? Minimalnie tą stopę do przodu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości uczestnicy badań otrzymają kompleksowe informacje i wskazówki na temat tego, jakie kroki należy podjąć, żeby wyeliminować wady. Takie dzieci będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych, endokrynolog, dietetyk, fizjoterapeuta, ortopeda lub zostaną przekierowane do odpowiednich poradni. Najpierw je ważymy, mierzymy ich wysokość ciała i potem sprawdzamy, czy dzieci są asymetryczne gdzieś w ustawieniu głowy, barków, gdzieś tam kątów talii, a następnie mierzymy je z koliometrem, pionem i potem z tego wyliczamy BMI, wskaźniki i będziemy mieć wyniki. Badania będą prowadzone na Stadionie Śląskim do końca roku. W akcji mogą wziąć udział zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne. Dzisiaj jest pierwszy termin realizacji, następny mamy we wtorek, kolejny mamy w marcu, ale już mamy full booking, że tak powiem. Natomiast na bieżąco będziemy wrzucać informacje na stronie, także zachęcam do śledzenia social mediów i naszej strony. Tam jest formularz zgłoszeniowy, tam w tym formularzu figurują właśnie terminy dostępne. Mamy też ograniczone możliwości. W ramach tego projektu możemy przebadać 800 dzieciaczków. To niedużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak wiele dzieci ma problemy zdrowotne. Ich przyczyną jest głównie zbyt mała ilość ruchu.